Cześć wam, dzisiaj jest Wizzu, a nie zapraszam was na kolejny odcinek Harry'ego Pottera, w którym to zajmiemy się bonusami ukrytymi na błoniach Hogwartu. Nie w samym Hogwarcie, tylko na błoniach Hogwartu. Będzie fajnie, zapraszam. Dobra, jedziemy. Zobaczmy, z czym my tu mamy do czynienia i co powinniśmy zrobić na dworze. Jako że na tej lokacji brakuje nam zapewne sporo. Mam 4 sekrety na 6. Pierwszy sekret na pewno był, o ile dobrze pamiętam, związany z tymi jumpidłami tutaj. O, tu jedno. Uhu. O ile dobrze pamiętam, tośmy już robiliśmy. Nie udał się mój piękny plan. Tak, więc tu byliśmy, to robiliśmy. Z tym problemu nie ma, to jest otwarte, możemy lecieć na dół. Juuu, oprócz tego jest... Kto dostał w łeb? Oprócz tego jeszcze jest to oczywiście. Ze spawniącymi się fasolkami, których nie ma, jako że to już zostało przez nas zrobione, więc... No... Nie, na razie nie gadam, na razie chciałem złapać wszystkie sekrety, jakie są. A tutaj... Grażyna mi zeskoczyła... I Grażyna mi przeszła przed nosem, właśnie. Dzięki Grażyn, thank you very much, Trafisz łapką w wyłączenie nagrywania? Na pewno. Grażynka robi teraz... Człowiek, tak się gra w gry. A, tu jest to, dobra, zaraz to będziemy rozgryzali, jak to działa. Może pójdziemy na drugą stronę. Skoro mamy 4 z 6... To oznacza, że brakuje nam 2 i te 2... Jeden zapewne jest tym... nieogarniętym przez nas po prawej stronie. A drugi zakładam, że będzie dalej, jak pójdziemy gdzieś. Bo... no wątpię, żeby tu się jeszcze coś udało wyczarować, bo tu jest co najwyżej to, a tu już mam złapane, więc zaraz to się zapadnie, zaskoczymy, bo na poprzednich nagraniach... O, przestało się zapadać. Dziwne A, to z czasem działa jednak. Dur. Tak, graźnie. Idziemy sobie bardziej na zewnątrz i spróbujmy zlokalizować, czy tu przypadkiem nie jest coś ukryte. Zbroje były już tyknięte, więc nic na nas nie będzie magicznie czekać, a szkoda. Chatka Hagrida zapewne też więcej w niej nie ma. Smutne, a żałuję, że nie zostawiłem sobie tego na jeden odcinek, cały odcinek. Wow, dalej sypie? Interesting, że też tego nie wyczaiłem wcześniej. Umknęło mi, weird. Dobra, to skoro tu jest to całe, to się zapewne nie liczyło do sekreta, bo po co? No, sorry, I'm no coming here. Sekunda. Nie dadzą człowiekowi spokojnie ponagrywać. Dobra, tam jest Hagrid, tu jest wykonana przez nas misja, czyli te 2 jednak będą na podwórku. Znaczy na podwórku. No, tam będą one. Chyba, że tu gdzieś jest coś super ukryte, a ja... Okej, a może z drugiej strony też coś będzie w ten sposób ukryte? Czego ja nie wyłapałem, bo czemu miałbym wyłapać? Do zakazanego lasu tędy, tak? Czy waszym zdaniem Harry nie brzmi trochę za... Bo on tu powinien mieć 13 lat. To są dźwięki, które wydaje z siebie młody człowiek, aczkolwiek po mutacji z zatwardzeniem. No nie wiem. Nie przekonuje mnie to. Co my tutaj mamy wyczarować? Bo tu powinno być parę fajnych rzeczy. coś może też, nie? Gdzie jest ten sekret? No, na razie nie. Na razie świecimy jeszcze Lumosem, który nam właśnie gaśnie, więc trzeba go odnowić. Dobra, porozglądam się i no, rozgryzę to zaraz. Ha, bieganie, kombinowanie za mną, jeden sekret chyba, zaraz sprawdzimy, czy to jest sekret, ale jedno znalazłem, jak złapiecie światło, trzeba przebiec na drugi koniec i tam będzie czekało na nas coś, co wygląda jak Spongify, które wyniesie nas, wow, po kartę i po jeden z brakujących sekretów. 5 z 6. 5 z 6, dobra, w tym momencie ja wracam na ten placyk i próbuję rozgryźć, o co chodzi z tymi zwierzakami całymi. Haha. Dobra, mam pomysł, jak to może działać, aczkolwiek nie jestem co do tego przekonany. Niech może oni się odsuną. Startujemy, tutaj się pojawia głowa ptaka. Który to przycisk możemy trzasnąć tutaj. A, wracamy. Problem jest, że tu wciąż jest głowa ptaka. Czy to nie jest coś, co my musimy nacisnąć po raz drugi? Tak, teraz jest głowa węża. Dobra, tego elementu układanki mi brakowało, szczerze powiedziawszy. Ci studenci mi tu utrudniają. Co tu będzie? Lew. Lwa mamy tutaj. I ostatni jest badger. Jest karta. Feniks. Okej, czy to był ostatni sekret? Nie, to nie był ostatni sekret. Co tu jeszcze jest? Bo tu jeszcze jedna rzecz powinna być gdzieś, tylko nie wiem gdzie. Nie mam pojęcia. Powiem wam, że strasznie dużo eksperymentuję z gargulcem, ale makabrycznie. Wydaje mi się, że może być parę bonusów ukrytych w różnych dziwnych miejscach. Jest 6 na 6. Jest wszystko. To w tym momencie ostatnią brakującą nam rzeczą są karty, których część z pewnością będziemy mogli kupić. Wydaje mi się tak. 10 kart potrzebujemy kupić. 15 kart potrzebujemy kupić. Zobaczymy, jak będziemy stali z surowcami i czy to się da kupić u tych samych sprzedawców. Więc no, wyskakujemy z hajsu. Wyskakujemy z hajsu bardzo. Okej. Szczerze powiedziawszy, to było całkiem proste. Mój problem polegał na tym, że ta jedna zagadka, co tam trzeba było te przyciski wciskać i wracać na podest. I ja nie wracałem na podest. Nie mogłem skumać, dlaczego to nie działa. To trzeba było nacisnąć, znaleźć przycisk, użyć przycisku, wrócić, nacisnąć jeszcze raz. Zajęło mi to, nie chcę powiedzieć ile godzin, ale to w godzinach można liczyć. Ja się do Ravenclaw nie nadaję.